Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy przepyszną tortillę. Pokażę Wam bardzo fajny sposób jej przyrządzenia. Takiej tortilli jeszcze nie robiliśmy, tak więc zostańcie ze mną do samego końca, aby nic nie pominąć. Do przygotowania naszej tortilli potrzebne nam będą dwa jajka, dwa plasterki szynki pokrojone w cienkie słupki, jedna łyżka masła, odrobinę sałaty lodowej, dwie pieczarki pokrojone w grube plastry, do tego jedna mała cebulka pokrojona w drobną kostkę, również papryka i ogórek pokrojone w drobną kostkę, dwa plasterki sera żółtego pokrojone w cienkie słupki, tortille, sól, pieprz i olej. Na początek rozgrzewamy mocno patelnię, wlewamy odrobinę oleju, następnie dorzucamy masło, następnie dorzucamy pieczarki wraz z cebulą. Całość podsmażamy przez kilka chwil tak naprawdę. W chwili dorzucamy szynkę, przemieszamy to teraz wszystko. Już możemy śmiało jajko wybełtać i już teraz powolutku zalewamy tak, aby doszło wszędzie równomiernie po całej powierzchni. Delikatnie solimy, pieprzymy. Teraz już jest czas, żeby dorzucić ser żółty, również równomiernie. Następnie nakładamy tortillę. Dociskamy ją do tych wszystkich składników i całość podsmażamy tak, aby jajko się ścięło. Myślę, że około 40-50 sekund i dopiero będziemy ją przerzucać. Jajko nam swobodnie już się okręca na patelni, tak więc jest czas, żeby tą tortillę teraz przerzucić na drugą stronę. Trzeba to zrobić umiejętnie, jednym ruchem podrzucając, bądź wspomagać się innymi różnymi narzędziami. Spróbujemy ją przerzucić, mam nadzieję, że mi się uda. Ot, w miarę się udało. Jeżeli ona się gdzieś zawinie, warto ją delikatnie, o, w ten sposób zrobić. I teraz podsmażamy tą część tortilli samej. Tam zostało sporo jeszcze oleju z masłem, tak więc ona się delikatnie zarumieni. Chodzi o to, żeby też ona nie była za mocno przypieczona. W pewnym momencie musimy ją już zdjąć. Tak więc jeszcze pozostawiamy ją na 30-40 sekund. I dopiero ściągamy. O, myślę, że tortilla jest już idealna, tak więc wykładamy ją na talerz. Jak widzieliście, szybko poradziliśmy sobie z tą tortillą. Teraz zostało nam tylko wyłożyć nasze świeże warzywa po wierzchu. Zresztą warzywa, jakie lubicie, takie możecie użyć. Do tego papryka. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Kolorowo, świeżo, idealnie. Teraz nadszedł czas tylko, żeby ewentualnie dolać jakiegoś Waszego ulubionego sosu. Każdy u siebie w lodówce posiada na pewno jakiś ketchup, czy jakiś fajny, pikantny sos. Myślę, że użyjecie takiego, jakiego lubicie. To ma być szybkie danie. I takie właśnie jest. I teraz nadszedł czas, abyśmy całość praktycznie już zakończyli. Zawiniemy ją w ten sposób. Na końcu tylko ją przekroimy w ten sposób. I spójrzcie, jaka piękna kanapeczka z tortilli. Jedzenie idealne. Myślę, że przepis Wam się spodoba. Każdy sobie z nim poradzi. A nie trzeba używać grilla elektrycznego. Wystarczy zwykła patelnia, a naprawdę jedzonko idealne. Teraz zostaje nam tylko przetestować, jak to smakuje. Wspaniała. Słuchajcie, jest niesamowita. Świeże warzywa, do tego aromat podsmażonej pieczarki z cebulką, odrobinę serka żółtego, chrupiąca tortilla. Coś naprawdę niebywałego. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam fajny pomysł na zrobienie czegoś smacznego, szybkiego. A jak już ją zrobicie i się o tym przekonacie, dajcie jakiś komentarz. Łapka w górę, mile widziana. Subskrybujcie, wspierajcie. A ja dzisiaj się z Wami już żegnam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.